Coś tam cyka. Idzie. Siedź. O, co to takiego? Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj znów udało się na piękny świt przyjechać nad wodę. Słońce już tam wychodzi pomalutku na drzewa. Kolory poranka są przepiękne, a ja przyjechałem znowu na spławiczek. Woda typowo linowa, pogoda przepiękna, noc ciepła, parna, dzisiaj na burzę idzie, także może posiedzę troszeczkę dłużej. No spójrzcie, woda miód. Kapelonki, zwalone drzewa, także taka woda naprawdę klimatyczna. Ale słuchajcie, nie przedłużam, rozkładam sprzęt, wyrzucam, zanęcam i próbuję, bo krótkie te poranki są. Później słońce wyjdzie, zrobi się gorąco i będzie po zawodach. Zostańcie ze mną, ja rozkładam się, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. W zestawach nic nie zmieniam, dalej te 5-gramowe spławiki, bo uważam, że to nie przeszkadza w niczym. Wygruntuję jedną wędkę. Pięknie widzę, piana idzie sama z siebie, bez nęcenia, bez niczego. Czekaj, czy tam dorzucę, bo tu też się nad głową drzewa mam. O, tu jest głębiej, fajnie. Dobra, z takich rzeczy mam wszystko gotowe. Zrobię odrobinę zanęty, odrobinę. Mam tylko w pudełku trochę. No i mam kukurydzę. To są najważniejsze rzeczy. Łowię dzisiaj bliżej, to mogę normalnie dorzucić z ręki kukurydzę. Wystarczy. No i dobra, wszystko przyszykowane. Teraz po cichutku trzeba czekać, bo zestawy mam rzucone dosyć blisko. Ranie. Przepiękne pomarańczowe słońce wychodzi właśnie zza drzew. No, widoczki są wspaniałe. Z rana nad wodą to jest naprawdę magia. No tu przygotowałem sobie inną kukurydzę, bo poprzednio była czekoladowa, a teraz zrobiłem zapach migdał z karmelem. Pachnie przepięknie. Nie za mocny aromat, żeby czuć było zapach samej kukurydzy, ale migdał i karmel też wyraźnie czuć. Coś się bawi. Coś tam cyka. Idzie. Siedź. O, co to takiego? Większa wzdręga albo płoć. Płoć ładna. Piękna. No spójrzcie, przepiękna płoć. Piękna. No, cyka. Cyka. Nieduża rybka. Płotka. Normalna płotka. Spławik się buja. Idzie. Nieduża rybka. Kolejna wzdręga.
No, cały poszedł. Ale to wzdręgi się bawią. Pieni się, bąbelki idą jak nic. Drugą wędkę też przerzucę pod te kapelonki. No, bawi się. Mała rybka. Wzdręga. Dobra, czas dostrzelić trochę kukurydzą. No nic, teraz trzeba czekać. Czas na moje śniadanie. Idzie. Nieduża ryba. Wzdręga. No coś tańczyć spławik zaczyna. Idzie. No, tańczy spławik. Idzie. Idzie. Ależ było coś niestety. Spadło. Jeszcze piana idzie, jeszcze jest szansa, mimo że słońce już wysoko. Jest już w pół do dziewiątej, ale jeszcze jest szansa. No idzie. Idzie spławik. Idzie. Nie no, chyba kolejna wzdręga. No niestety. Nie, akurat płotka. Perfekto. Od razu branie. O, linek chyba. Fajniejsza ryba. Ale walczy.
Nie linek, tylko lechol ładny. Piękny leszcz. Spójrz, jaki piękny, piękny leszcz. Przepiękny, złociutki leszcz. Jedna kukurydza zadziałała, piękny. Po leszczu ważne, żeby ten śluz zdjąć z przyponu. Tą wędkę, co mam na czerwonego, też przerzucę z powrotem na kukurydzę z białym. Na czerwonego nic się nie dzieje, a tam ściecha piękna idzie. Tam właśnie dalej. Będzie bardzo dobrze. Cyka, cyka idzie. Idzie. Nieduża rybka. Płotka. Płotka. Od razu branie idzie, ale to drobna rybka chyba. Pusto. Mam jeszcze odrobinę tej kukurydzy, to jeszcze dostrzelę. Jana idzie cały czas, 9 godzina, ale jeszcze coś tam chodzi, coś tam chodzi. No nic, wszystko się prosi o przerzucenie, bo nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze coś na haczyku jest, te wzdręgi potrafią pościągać. No, ale jest, z tym, że widać, że wpadło w jakieś zielsko. Ale szpiana idzie. Słońce trochę za chmurki zaszło i znowu zaczął bumblować. Znowu piana idzie. Jakby z powrotem wyszedł ten linek i znowu był aktywny. Dzisiaj może być dobry dzień. Po południu ma być burza jakaś, a widzę, że już chmurki zachodzą. Pogoda się troszeczkę jakby zmienia. Jeszcze chwilę posiedzę, bo tak to musiałem się zrywać. 9 godzina i wracać do domu, bo taka patelnia, tak gorąco, słonecznie. A dzisiaj jest całkiem inna pogoda i całkiem nowe jeziorko. Coś się bawi. Idzie, 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 idzie. Siedzi. O, co to takiego? Większa wzdręga albo płoć. Płoć ładna. Piękna. No spójrzcie, przepiękna płoć. Piękna. Jedzie spławik.
No, cyka. Cyka, cyka. Nieduża rybka. Płotka. Normalna płotka. No słuchajcie, warto siedzieć cały czas jeszcze. Słońce zaszło za chmurki, ryba z powrotem zaczęła być aktywna. Naprawdę warto i na tej nowej mojej wodzie, no nie zawiodłem się, jestem już zadowolony. Jeszcze może jakiś linek wpadnie, jak nie dzisiaj, to po weekendzie robię nęcenie i myślę, że coś z tego będzie. Idzie. Nieduża rybka. Płotka. No jak na płotkę, to nie taka mała. Normalna płotka. O kurę, wypadła. Nie trafiłem do siatki. Teraz drugi spławik. Tańczy. Tańczy. Idzie pomału. Ale walczy, co to? Leszczyk. Trochę mniejszy, ale fajny. Ten odrobinę mniejszy, ale też fajny. Też fajna rybka. No, idzie od razu spławik. Chciałem donęcić, ale widzę, że branie jest od razu. I piana. Drugi spławik mi idzie. Oho. Normalna ryba jakaś. Ale co to jest, to nie wiem. Łódź piękna. Przepiękna. Przepiękna płoć. Drugi spławik teraz tańczy. Siedzi. O. Zdręga, ale ładna. Piękna. Przepiękna zdręga. Przepiękna zdręga. Idzie. Nieduża ryba, ale jest. O. Płotka.
Łotka, dobra i płotka. No, bawi się coś. O, to nic małego. Normalna jakaś ryba. Znowu leszczyk. Linek. Jest pierwszy linek. Z tym, że nieduży. Pokaż się tutaj. Spójrzcie, pierwszy linek. Jest i linek. Z tym, że ten nieduży. Nawet go do siatki nie będę wkładał, tylko wraca do wody. Piękna sprawa, jest i linek. Jak jest mały, to będzie i duży. Jak nie dziś, to na kolejnym wyjeździe. Szansa jest. No słuchajcie, ja już będę kończył pomału, bo wiatr się zebrał, idzie już chyba na tą burzę. Fala się zrobiła i po prostu nie widać spławika już nawet tak dobrze. Zobaczmy co w siatce. Całkiem przyzwoity wynik, jeżeli chodzi o łowienie takie z marszu. Plus jeszcze był linek, były te płocie, którymi nie trafiłem do siatki, także całkiem przyzwoicie. Na nowej wodzie, na której nie byłem już kupę lat, nie zawiodła mnie, wpadły leszcze, ładne płocie, wzdręga jedna taka fajna spora była, no i linek też złowiony. Nieduży to nieduży, no ale to jest oznaka, że one tutaj są, rozmnażają się, mają się dobrze, także wracam tu następnym razem, nagotuję makaronu, wezmę swoją kukurydzę i zobaczymy, co z tego będzie. Może uda mi się wygospodarować takie 3 poranki pod rząd, żeby przyjechać tutaj dobrze zanęcić i 3 poranki spędzić tutaj nad wodą. Zobaczymy, jak się uda. Na pewno relacje będziecie widzieli. Tak jak mówiłem, ja już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.